Cześć, dawno się nie widzieliśmy, ale znowu wpadamy do internetu z garścią świeżych informacji. Nowe intro i lecimy. Dziesiątego września panowała u nas gorąca atmosfera i to pomimo deszczowej aury. A to za sprawą pikniku rodzinnego pod patronatem wójta gminy Ksawerów Adama Topolskiego. Na scenie gościli Dzikie Jabłka, Nowator, a także artyści znani z Gminnego Domu Kultury w Ksawerowie. Lucyna Mruścieślik oraz wokalistki studia piosenki pod kierownictwem Olgi Fidrysiak-Myszkowskiej. Nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentacji Szkoły Podstawowej imienia Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz Przedszkola Gminnego w Widzewie. A poza tym konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, dmuchańce i wiele stoisk tematycznych. To chyba dobry początek sezonu, a my dopiero się rozkręcamy. Podczas pikniku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy ogródek w gminie Ksawerów, w trakcie którego wójt gminy Ksawerów Adam Topolski, sekretarz gminy Monika Sroczyńska oraz radni gminy Ksawerów przekazali symboliczne czeki wszystkim finalistom konkursu, w którym zwyciężyła pani Iwona Brzozowska. Laureatom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy serdecznie do zapisywania się na zajęcia indywidualne oraz grupowe organizowane przez Gminny Dom Kultury z biblioteką w Ksawerowie. A wśród naszych propozycji m.in. pianino, gitara, Akademia Krasnoludka, rysunek, malarstwo, taniec, zumba, angielski. Lista jest długa i każdy znajdzie coś dla siebie. A dziś prezentujemy muzykoterapię, czyli zajęcia skierowane do wszystkich, mające na celu za pośrednictwem muzyki poprawę naszego zdrowia oraz dobrostanu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Na dziś to już wszystko, ale bądźcie uważni, bo na horyzoncie już kolejne materiały, te znane w nowych odsłonach, jak i zupełnie nowe formaty. Śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, lajkujcie i dajcie suba. To były wrześniowe newsy, a my widzimy się już niebawem. Hej, a wy jeszcze tu jesteście?